Cześć, tutaj Krakus. Jak zapewne wiecie, przynajmniej niektórzy z was, ukończyłem fantastyczną grę Dziedzictwo Hogwartu już jakiś czas temu, ale co jakiś czas do niej powracam i wykonuję aktywności, które no, mogłem zrobić podczas rozgrywania gry, między misjami. I tutaj trochę wskazywałbym drobny minus tej gry, ponieważ nie zachęca do tego w momencie, kiedy gramy w nią, kiedy wykonujemy misję. I w sytuacji, kiedy ukończymy grę, kiedy pokonamy Ranrocka, uratujemy Hogwarts, obronimy naszych przyjaciół, nam zostaje tutaj mnóstwo jeszcze rzeczy do zrobienia. I no tego jest całe mnóstwo, jak widzicie, można oddalić. To wygląda jeszcze nie tak źle, ale kiedy przybliżymy mapę, no to tutaj jest naprawdę sporo jeszcze do zrobienia. To można sobie robić. W tej sytuacji jest to tylko, żeby, nie wiem, zdobyć osiągnięcie, żeby wypełnić jakieś misje na koniec gry. To jest głównie dla nas. Też cała ta, jak gdyby, południowo-wschodnia część mapy, do której się w jednej z misji przedostajemy przez tunel, to jest kompletnie niewykorzystana podczas misji, podczas głównej rozgrywki, i to też szkoda. Bo ta mapa, ta część jest bardzo ciekawa. Tu jest to wielkie jezioro. Jest kilka miasteczek takich małych. I one po coś są w tej grze. I powinniśmy więcej eksplorować podczas rozgrywki. Gra nas powinna zachęcać do tego, żeby odwiedzać te miejsca, zanim ukończymy grę. Gra tego nie robi, zostawia nam to jak gdyby na koniec, no i tym się powoli zajmuje teraz, więc tutaj te główne aktywności, które można robić, to oczywiście łamigłówki Merlina, to jest jedna, których jest już nawet nie dziesiątki, tylko można powiedzieć setki punktów, gdzie można to zrobić. Można zdobywać strony przewodnika, można eksplorować różne jaskinie i walczyć z legowiskami pająków, zdobywać skarby. Oprócz tego można odwiedzać miejsca starożytnej mocy, bodajże tak to się nazywa, o te przykładowo. Tętniące źródło starożytnej magii. O, tak to się fachowo nazywa. Jak widać, tego jest no, mnóstwo do zrobienia. Więc zrobię to teraz, żeby pokazać. Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć, to możemy. O, zwierzęta można złapać i hodować. No, tego jest. Wiadomo, to jak gdyby w głównej grze, główne misje, to jest tak tylko nadmienione, tak liźnięte lekko, że a, to można robić, a resztę zostawiamy tobie. Tutaj wszystkie te ikonki, jeśli one są, czyli legowiska pająków, to znaczy, że jeszcze tam nie byłem, jeszcze ich nie pokonałem. Są też takie wyzwania, no już w tej chwili, na tym poziomie, który ja mam, to one są banalnie proste. Tego już jest niewiele. Są do pokonania tacy mocniejsi przeciwnicy. Ale już coraz mniej tego jest i nie wiem, czy nawet teraz znajdę. O, są te oczywiście stoły astronomiczne. Też tego niewiele zostało, bo kilka już zrobiłem. A ci wyjątkowi przeciwnicy są zaznaczeni taką czaszką, ale już chyba też nic nie zostało z tego. Te akurat to są dosyć ciekawe. Oczywiście, tak jak mówię, ci przeciwnicy nie stanowią w tej chwili żadnego wyzwania, ale to zawsze coś lepszego niż
zwykłe takie zagadki. No ale jestem tutaj, to co mam najbliżej, to zrobię. No mogę na przykład podlecieć szybko do tej łamigłówki Merlina. One się opierają na tych samych zasadach i nie stanowią jakiegoś wielkiego wyzwania, ale bywa, że czasami trzeba chwilę spędzić i zastanowić się, co tu zrobić. Tutaj, jak widać te kamienie, to już wiadomo, że będziemy przeprowadzać, znaczy przenosić takie roje muszek do tych kamieni. Jeśli użyjemy Revelio, to one się podświetlą. I teraz szukamy, o właśnie, tam widać takie zgrupowanie muszek. Musimy sobie dobrać czar Lumos do naszego zestawu. Revelio. O, tam jest jeden. Jedynym utrudnieniem jest to, że Lumos, jeśli na przykład gdzieś się wspinamy, to te muszki uciekają i znowu trzeba je jak gdyby przyciągnąć. To jest jedyne utrudnienie. Tylko podchodzimy do kamienia i to już jest zaliczone. Zawsze są trzy różne zestawy. Tak samo tutaj. Przyciągamy je do siebie i w chwili, kiedy wpadniemy do wody i zaczniemy płynąć, one też jak gdyby się... A tutaj akurat nie. Ale znaczy, że się wspinamy. Musimy je z powrotem przywołać. Okej, to te zostawimy tutaj. I tam już widać trzecią grupę motyli. Motyle. Muszki. Cokolwiek. I tutaj nie dajemy. Zawsze trzy. I kolejna łamigłówka Merlina zaliczona. Kiedy się grało jeszcze w główną grę, to łamigłówki Merlina miały jakikolwiek sens w tej kwestii, że zwiększały ilość tych zdobyczy, tego ekwipunku, który zbieraliśmy. Czyli mogliśmy zebrać więcej tych różnych czapek, takich ubiorów i więcej tego przenosić. W tej chwili, tak jak mówię, to jest jedyne, to jest nasze... A teraz zobaczę jeszcze raz, czy to jest najbliższe? Nie, tutaj jest to starożytna magia. To tutaj może udam się. Jeszcze czasem, jak mam szczęście, to w tych miejscach starożytnej magii zdarzają się jacyś przeciwnicy. Ale dosyć rzadko. Tutaj badamy i są trzy miejsca. Tutaj taki, o. Takie promienie pokazują nam, gdzie to jest konkretnie. Oczywiście można się tam wspinać, a można podlecieć na miotle. Wystarczy przelecieć przez to i to zdobywamy. Revelio to pokazuje też. To jest trochę dalej. O, tutaj. I... I tam jest jeszcze jedno. Dosyć łatwe do zrobienia przy pomocy latającej miotły. Gimbusa 3000, czy co ja tam teraz mam? No i przy okazji, jeśli ktoś ma ochotę, to można, tutaj zawsze są jakieś jeszcze pozostałości skrzyni rozmaitych do zebrania. To musimy te sendo użyć na kamieniach. Oczywiście tu już wszystko, tu nigdy nie dostaniemy już lepszego sprzętu. Wątpię, żeby się tak zdarzyło. To jest gdzieś zejście do podziemi, do jaskini. Ale tego... Nie wiem, czy...
jest sens to eksplorować, co to za jaskinia jest, tam się najwyżej, jedyne co dostanę to jakiś skarbiec. Na pewno nie dostanę lepszych, tak jak mówię, lepszego wyposażenia niż mam teraz. Więc nie jest to zbyt zachęcające. Tak samo zresztą jak te łamigłówki Merlina, tak jak mówię, teraz to już tu pełno jest. Tu jest legowisko Nefariusów, czyli tam trzeba mieć przygotowane zaklęcia ogniowe. Tu kolejna zagadka łamigłówka Merlina. Seems a pleasant enough little place. Trzeba mieć oczywiście wyhodowaną mazwę, której mam dość na pewno. Wystarczy się rozejrzeć, co tutaj nam Merlin zgotował tym razem. Revelio nam powinno pokazać. Aha, jest kula, czyli kulę trzeba dotoczyć do pewnego miejsca. I teraz pytanie jest, do którego? Podejrzewam, że skoro tu jest taka lekka skocznia zrobiona z wozu, to powinno lecieć tędy. I też jeśli użyjemy Revelio, to miejsce na tą kulę, o, tędy. Czyli tam musimy dopchać tę wielką kulę. Możemy użyć zaklęcia Descendo i później później użyjemy Akio, żeby to do jak gdyby wyrównać. To jest takie dosyć ciekawe, bo jeszcze zwykle te kule toczymy z góry i ten tor jest taki dosyć standardowo wytyczony, a tutaj gdyby nam wpadła do rzeki, no to byłby problem. Czasem też trzeba spalić liście, które się znajdują w tych wgłębieniach. Okay. Tutaj można na przykładowo użyć Akio. Akio! No, nie zawsze działa. No to muszę przyznać, że to jedno z ciekawszych wyzwań. Przetoczenie tej wielkiej kuli przez miasteczko. I teraz tak. No i to oczywiście się pojawia w wyzwaniach tutaj. To warto też sprawdzać od czasu do czasu. Tutaj na przykład mam ukończone ślady starożytnej magii i odbieram nagrody. Bardzo wielu graczy, z tego co wiem, kiedy grało pierwszy raz, nie wchodziło tutaj, nie odbierało tych wyzwań. Tu nie mam w ogóle, tu mam całkiem zablokowane to wyzwanie i nie wiem, czego ono dotyczy. Podejrzewam, że to będzie w dodatku. Albo coś pominąłem, ale wątpię, że po przejściu gry praktycznie w głównego wątku w 100%, żeby tutaj czegoś jeszcze brakowało. Albo dodatek, albo coś, czego nie ma na Xboxie. O, tak to ujmę. Z tego co wiem, jest misja wyłączna na PlayStation. PlayStation ma wyłączność na jakąś misję. No i tutaj nam pokazuje. Wszystko leci tam. Najlepszym jest Confringo, bo spala wszystko. Revelio. Tam jest na górze. Jest jedno. Okej. Można to zrobić wspinając się. A można zrobić to tak.
zostało jeszcze jedno. Revelio. No i tutaj jest trzecie. That solves that. Nie wiem do końca, co te miejsca starożytnej magii nam dają oprócz punktów doświadczenia. Możliwe, że zwiększają moc starożytnej magii, jaką władamy, ale pewny nie jestem. Tu już mam miotłę udoskonaloną. Wiadomo, te kilka misji jeszcze zostało takich, tych zbierackich. Muszę zebrać te demigody dla... Merlin trial. Tego jednego gościa, który jest... Okej, okay. I teraz... Confringo. To jest dosyć proste. A tutaj się pojawiają czasem... wrogowie, ale bardzo rzadko. Revelio. Wystarczy włączyć Revelio i wiemy, że... Compulso. Nie, to jest Confringo. Revelio. Gdzie jeszcze tam? Confringo. That's that. Settled. Czyli to należy do takich nieciekawych. I lecimy dalej. Tutaj mamy jeszcze dwie. Tutaj jest... Chętnie bym stoczył jakiś pojedynek. A może te pająki wyczyszczę? To już odwiedziłem. Ale tych... Tego legowiska pająków nie zlikwidowałem. To żeby zniknęło z mapy, to muszę się tym zająć. Muszę przygotować odpowiednie czary. Ten jest ok. Przyciągnięcie. Może ten. Ten też się przyda. Dobra. O, tutaj można złapać te zwierzaki, ale chyba już je mam. Ugh. Shame you're so foul. A, tutaj jest wejście, ale mi się wydawało, że to legowisko już udało mi się zlikwidować. Jak widać, nie. No, na pewno tutaj byłem, bo to pamiętam, otwierałem. Revelio. Tutaj jest jeszcze jedno. What went on here, I wonder? No właśnie, ale to wszystko już jest zlikwidowane. Tu już nie ma żadnych śladów po pająkach, więc nie wiem, dlaczego to zostaje na mapie. Tam by oczywiście byłem. No
Dobra, czyli to jest zrobione. Nie wiem, dlaczego jest nadal na mapie. Nie powinno być. Revelio. Nie powinno już tego... Dobra, to przenosimy się gdzieś dalej. Tu jest obóz bandytów w zamku. O, to mogę się tutaj udać. Potrenować walkę. Tu też niewidzialna ściana. Nie mogę przelecieć na skróty. Muszę ominąć. W jakiś sposób musieli twórcy gry ograniczyć moje zapędy do eksplorowania i stworzyli taką żółtą ścianę, przez którą nie da się przelecieć. Tu już nawet nie będę kombinował, tylko ląduję w samym środku. Nie wiem, gdzie oni są. You'll be sorry you did that. Confringo. You're like it's no retreat. The rest of the area. You snuffed out Iona Morgan's future. Jeszcze nie mam czaru. Jest taki eliksir, to o ten. Git, I shall end you! Exposo! Arresto momentum! Protego! Accio! Confringo! O, już, okej. Okay. Revelio! Polecam mieć bardzo dużo tego eliksiru w sytuacji, kiedy walczymy z... Ranrokiem na końcu, bo to jest szybkie odnawianie czarów jest podstawą. Revelio. Tam jeszcze ktoś się szwenda. When we're done here, I'm going straight to the hog pen. Arresto momentum. I did it. In an ashwinder, no less. Okay, czyli... Perhaps not the best place to be caught alone. Revelio. Czy to jest zrobione? Ta miejscówka. Czy jeszcze ktoś został? Jeszcze ktoś tam coś gada, ale...
we can't even... Akio! Confringo! Revelio! The beasts are safer now. No i tutaj pufka możemy uwolnić. To też dobry uczynek. Revelio. No, jesteś wolny, przyjacielu, tak. Okej, i teraz to miejsce powinno się odznaczyć jako tak. Jest taki znacznik, że już jest zrobione. Tutaj nie zebrałem jednej skrzyni skarbów. Dobra, to lecimy może... O, jest, tutaj. Tu jest. Nikczemny wróg. No to zaraz sprawdzimy, jak ten nikczemny wróg będzie wyglądał w starciu ze mną. Time to teach someone a lesson! Tutaj jest jeszcze sporo tych. Pokonaj nikczemnych wrogów. 6 z 12. A czyli jest ich sporo jeszcze. To muszę zidentyfikować przedmiot. No tu jestem. Chodź, chodź. Idziesz. No gdzie tu jesteś? Confringo! Arrest the momentum! Potato! Who was you casting the fork? Zamieniłem go w kurczaka. To jest fajny czar. Oczywiście można mieć jeszcze ten czar. I zamieniać. Teraz mam takie ulepszenie, że zamieniam ich w wybuchowe beczki. Ale gdzie jest? Tu jest jeszcze sporo tych. There you are. What? Is Treadwell nearby again? Joe's best watch. Akio, you've got Morgan's blood on your head. Confringo! Confringo! Potato! Getting on my nerves. Akio. Confringo. Incipia. You'll pay for that. Akio. Thought you had me there. Zamieniłem go w beczkę. Not be your puppet. Confringo. Think I won't remember you. What? Akio. Confringo. You've made a mistake. This is all my fault. I think I might rather enjoy this. Akio. Potato. Not as sharp as you look. Akio. Let me answer. Confringo. Akio. Oh, shit. Who do you think you are? No.
Velio. Accio. Accio. You can't keep me down for long. Go, Ringo. Accio. Revelio. Kłusownicy pokonani. Ktoś tu. You dare slay one of my own? You will. Akio. Tam jakieś. Confringo. It isn't Nora Treadwell's precious little guy. Accio! Confringo! You must have saccharine through your veins. What is this? What just happened to me? What's this? Confringo! Accio! Confringo! Okay. Your poaching days are over. Tutaj na pewno były jakieś fajne zdobycze. Revelio. Właśnie, jakaś skrzynia. Nie wiem, się tam dostać. A, tam jest legowisko pająków. Revelio. Ciekawe. Gdzieś od tej strony. Gustowna codzienna szkolna szata. Ciekawe, skąd kłusownicy mają takie rzeczy w swoich skrzyniach i po co im to. O. Lepiej nie wnikać. Jest jakieś zadanie. Tu się nagle chyba pojawiło. A, mapa. Mapa skarbu. Trzeba odnaleźć taki zamek i. Huh. The location marked on the map isn't far from here. I pogryw w dziesiątkę. To jest chyba chodzi o te ruiny. Prove dangerous if I'm not careful. Nie wiem, czy tutaj już nie byłem przypadkiem. Tu widzę, wszystko jest otwierane. Muszę zobaczyć, gdzie ja jestem tutaj. Nie wiem nawet. Skoro jest skrzynia nieotwarta, to znaczy, że. Revelio! Nie byłem. Gdzie teraz? Chyba chodziło o tę skrzynię tylko. Ale musi być jakieś przejście, bo tu gdzieś jest legowisko pająków. Niedaleko. Możliwe, że w tym zamku.
Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Confringo! Najlepiej mieć ten czar. Incendio! Confringo! Could that be? Incendio! Confringo! Protego! Akio! Wingardium Leviosa! To nic nie ma. Jest tylko łamigłówka Merlina. Revelio! To zrobię tę łamigłówkę. To polega na przyciągnięciu kul Revelio do takich, o tutaj. Ale tutaj brakuje. Za dużo kul zebrałem. To te pozostałe. Pójdę tutaj. Jeszcze został jeden krąg. Tutaj. Tradycyjnie 3. This place has seen better days. Tutaj jest sporo tych łamigłówek. Tak jak mówię, mnóstwo tego jest jeszcze do zrobienia. Szukam tych takich trudniejszych wrogów, ale jakoś nie widzę. Patrzy. To jest legowisko bandytów, obóz bandytów. No dobra, to co tu jeszcze mogę zrobić? Tu mi się wydaje, że gdzieś był ten taki specjalny wróg, ale chyba został pokonany. Może zrobię ten stół astronomiczny jeszcze tutaj. Zacznę teraz od tej strony. A
I've always said that travel broadens the mind. Ponieważ jest noc, to akurat mogę skorzystać, bo niebo można obserwować tylko podczas nocy. I tu musimy ułożyć ten obrazek. To mi wygląda w ten sposób. Powinno pasować. O, wieloryb. No i ładnie. Jeszcze jeden. I żeby stół astronomiczny, żeby zakończyć wyzwanie. I chyba jakiś czas temu widzieliśmy. O, tutaj jest, dobra. Szukam najbliższego miejsca z proszkiem Fiu, ale nie widzę. Chyba ten jest najbliżej. Kominka Fiu. Not the best place for an unaccompanied student. Loud as a troll, you. Hej, ale to co? To nie jest zrobione już, czy? Ten zamek? Gdzie ja jestem? Tu. Jakiś obóz bandytów? Nie, jest zrobione. Obóz bandytów w zamku jest ukończony, więc nie mają prawa tutaj obozować. Nie powinno ich być. To jest wyzwanie latania, można poprawić się swój czas wyścigu. Szczególnie teraz, kiedy mam już ulepszoną miotłę. O, tu też się ktoś kręci. Ten ogon mi tutaj tak pasuje. O, więcej tak. O właśnie. Strzelec. Dobra, i mam ukończone wyzwanie ze stołami astronomicznymi. Tutaj jest. To są Merlina. O, tu. Czyli wszystkie znalazłem. Nie wiem, czy dostałem coś lepszego niż mam aktualnie. To muszę odkryć. Nie, wszystko jest w dół. Wszystko. Strzałka w dół. Tu też. Rękawiczki. Tu wszystko gorsze. No na tym etapie już ciężko znaleźć coś lepszego. Muszę zidentyfikować w pokoju. I know what you did to Iona. Akin! I'll have none of that. Have little patience for such Akio. You're no match for me. Confringo. You're going to regret it. Again, and I'll co on powiedział, że kim ja jestem? Insekta? Nieźle. Mają tupet. Dobra, czy to jest zrobione? Od czasu można się udać do
Kwartu do pokoju życzeń. Czeka na mnie sporo roślinności zebranej. Malwy. Właśnie, także nie powinno mi ich zabraknąć. Łodyga ślazu. Pusta. Tutaj można zidentyfikować wyposażenie. No jest jednak, kapelusz jest lepszy i zimowa peleryna, więc coś zawsze jednak się może trafić. Ten lepszy kapelusz jest. Tak, zdecydowanie. Jest o 10 wyższy. Oczywiście będę go musiał ulepszyć jeszcze. Coś tu było. O, tutaj. Resztę posprzedaję. 84. Przeklęte cele otrzymują większe obrażenia. No to jak najbardziej warto coś takiego mieć. Z tym, że teraz... O, tutaj mam... Wszystko mam już pełne. To też mam pełne. Tego ślazu. Eliksir skupienia. To jest ten eliksir właśnie, który... Muszę złapać błoto ryja i więcej języków od niego zdobyć. Jeśli chcę rozwijać ten... Znaczy, tworzyć ten eliksir. Dobra, i tutaj na krośnie mogę podnieść tak. Na pewno ulepszenie. I jeszcze atrybuty. W zależności od tego, jak... tu mogę dać poziom gniazda atrybutu. Mam 3, więc tutaj... Całkiem mocne ulepszenie mogę dodać. Z obrażenia Findo. Confringo. Może to. A, potrzebuję futro Kuguhara, żeby to użyć. A to? Dobra, mogę dać na drugim poziomie. Teraz co jeszcze wymieniłem? Bodajże to, tak. No to ulepszenie. Tak, tak, tak. Wszystkie składniki na szczęście mam. Aha, i jeszcze atrybut. Tu też atrybut trzeci. Dosyć często używam Confringo, dlatego... Może dam to. Też często używam starożytnej magii. Dobra, no i tak jak widzicie, tak to wygląda. Jest jeszcze sporo do obejrzenia, do eksploracji, do... jest sporo zadań, bo wystarczy wejść w wyzwania. I tutaj mam misję 93%. Jeszcze powinienem mieć, ukończyć 8 misji pobocznych lub relacji. Więc tego jeszcze trochę brakuje. No, pozostałych też wyzwań walki, pokoju życzeń. To jest jeszcze sporo do zrobienia. No, ale głównie właśnie te odkrywanie okolicy i powolne, żmudne... wykonywanie łamigłówek i różnych zagadek. No. Dobra, to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak macie jakieś pytania odnośnie gry, to piszcie. Możliwe, że zrobię jakieś podsumowanie, bo gra jest świetna. Na pewno będę grał w nią jeszcze raz, żeby sprawdzić, jak wygląda ten taki... negatywna strona postaci, czyli postaram się być złym do szpiku kości, wszystkie zadania
wykonywać wybierając opcje dialogowe, te takie negatywne, i żeby sprawdzić, jak to wygląda. No, ale tyle od Krakusa na dzisiaj w grze Dziedzictwo Hogwartu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych klipach. Hej!